Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mount & Blade 2 Bannerlord. Pojechałem trochę po moich miastach, właściwie dotarłem do Krakowa i... gdzie się dało po drodze do Krakowa postawić jakieś budynki, wpłacić trochę kasy, żeby się tutaj projekty szybciej robiły, no to to zrobiłem. Zerknijmy na pole dyplomacji, co my tutaj mamy. Wojna z Sycylią i z Świętym Cesarskim Rzymskim, teraz mnie interesuje, tak... Ze Szwecją mnie nie interesuje. Z Rusią Kijowską mogłoby być. Z Węgrami obecnie nie. Jak jest natomiast z Hafswidami? Niezbyt. Litwa ok. No to wiecie co? Chyba najlepszym pomysłem będzie zrobić z Sycylią wojnę. Powiedzmy wojnę Sycylii w takim razie. Zaatakujemy ich. Zostały im dwa miasta. Trzeba je zdobyć. Do tego zamki. Damy radę. Zbieram swoich, których się da. Widzę, że tam Zbigniew jeszcze jest. No i zbierzamy na południe kraju. Nie zbierzamy na południe kraju. Teraz zbierzamy na południe. I to już nawet nie tyle kraju, co Europy. Chociaż teoretycznie w moim przypadku można powiedzieć, że na południe kraju, bo kraj jest tak duży. I jedziemy dalej. Dobrze. Powolutku myślę już o tym kolejnym modzie, czy też kolejnej serii. Natomiast w międzyczasie puściłem wam nową serię, zakończyliśmy serię z Bannerlords i teraz gram serię z Worshippers of Cthulhu, czyli też City Builder, tak jak Bannerlords, ale moi drodzy, w świecie Cthulhu. Bardzo dużo, jeżeli kogoś kręcą takie mroczne rytuały, jeżeli ktoś czytał twórczość Lovecrafta, to myślę, że może mu się to spodobać. Powiem wam, że ja się wkręciłem. Czegoś takiego jeszcze nie było, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, więc... Czekam z niecierpliwością, jak się to dalej rozwinie. Jestem już po pierwszym rozdziale. To jest jakieś 6 odcinków. No i pewnie jak zobaczycie pierwszy rozdział i stwierdzicie, że będziecie chcieli oglądać dalej, to nagram drugi. Tymczasem bierzemy się za naszego Bannerlorda. Muszę wam przyznać się, że też jestem zadowolony. Bardzo fajnie się rozwija drugi kanał oraz trzeci. Drugi akurat jest, mówię o grach, teraz czekam na te dwa duże materiały o Bannerlordzie. Natomiast siedlisko gier, na które również was bardzo chętnie zapraszam, codziennie udaje mi się, mam taki mały challenge, codziennie wrzucam inną grę. Codziennie prezentuję wam nową grę, no i tam już też lecimy teraz po 400 subskrypcji. Całkiem przyjemnie to wygląda. I powiem wam, że no, jestem w szoku, że tych gier jest i że chcecie to oglądać, ponieważ tam bardziej możecie ten kanał prezentować, ten kanał możecie uznać jako, o, zobaczę jakie tam ciekawe nowe gry wyszły, bo zazwyczaj wrzucam gry nowe, których jeszcze nigdzie nie było prezentowanych i zazwyczaj gry mniejszych twórców. Niedawno jeden z widzów pokazał mi, że tworzy grę, no i czy chciałbym o niej opowiedzieć, no i oczywiście, że się zgodziłem, ponieważ gra sama w sobie wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Dobra, zbieram swoich ludzi i trzeba zacząć tutaj, widzę, że jedna duża armia Mercato się... Będziemy bronić wioski, no to idziemy, pobronić tej wioski. Pomóżmy. I jest, zobaczcie, mimo że nas jest więcej, to mamy porówno. Także jeżeli, wracając do tematu, jeżeli chcecie, to zapraszam, siedlisko gier. Dużo nowych produkcji, w tym też produkcji, myślę, że wam jako widzę Bannerlorda też się spodobają, ponieważ jest tam strategia, jest tam kilka RPG-ów, trochę roguelike'ów, są klimaty średniowiecza. Myślę, że będzie naprawdę spoczko. Dobra, teraz tak, podjedźmy. Piechota, mam bardzo dużo piechoty teraz. Jak kiedyś grałem na konnicę, to teraz mam obecnie bardzo dużo piechoty. Co też nie jest złe. Dobra. Moje konnice stanie tutaj, łucznicy stanie tutaj. Teraz tak, ile wróg ma łuków? Ma tylko łuczników konnych, których zaraz wystrzelamy. O ty! O, widzę, moich tutaj strzelają. Pięknie to siada. Dostał. Zaraz ich tu powybijamy. Stali zablokowani przeze mnie. O ty. No, dawaj. Leżeć. Pięknie, 20 stracili.
Piechota do ataku. Moja piechota ruszy do ataku teraz, zobaczcie, ile ich tu mamy. Moje konie zaatakują ich konnych po tamtej stronie. Skąd ta piechota się tu wzięła, że oni od tędy idą? To ciekawe. Moje łuki dają radę. Natomiast trzeba będzie uważać, bo w tych łuczników zaraz może wlecieć. Strzelajcie do tych. Strzelajcie do tych konnych, którzy tu jadą. Bo jeżeli ich tutaj zablokujemy, to jest szansa, że... że porobimy im kuku. Dobra. Nie są rozpędzani, więc tyle dobrze. Więc przeżyjemy. 30-29 ich jeszcze tu jest. Dobra. Moi łucznicy powinni dać radę. I nie zrobią nam dużych szkód. Jak się na początku spodziewałem, że mogą być. Wszyscy wszędzie. Dobra, 8 już zostało, 7. No, ładnie. O, jeszcze tutaj. Dajcie mi go. Co jest? Gdzie jest moja broń? Tu. Dorwali go. O, jeszcze jeden tutaj. Czekajcie, bo ten... Dobra, jego dorwał, ale tego trzeba tutaj dogonić. Gdzie on jest? O, uciekł? Chyba uciekł. Nie, dorwali go gdzieś. 54 renomy, 50 wpływów, bardzo dużo renomy. 53 jednostki też. To biorę wszystkie. Oczywiście, że biorę wszystkie, teraz tak. Awansiki też przyjemne. Piękna sprawa, patrz ile tego jest. Wiem, że mam za dużo ludzi. Teraz tak. $18,000 expa jeszcze. Mamy to. Teraz. Tych ludzi trzeba wysłać moim sojusznikom. Dać, nie wysłać. Czyli tutaj ty masz 40 donate troops. No i na luzie. No i na luzie mogę ci tutaj dać. Cześć ekipy. Przy 11 chłopów, 15 tych, kilku kuszników sycylijskich. No i jest cudownie. Teraz tutaj ten skolar, bo ze mną cały czas idzie, to zdobył teraz atletykę, bo on chodzi. I atletyka atletyką, ale chciałbym, żebyś inżynierii trochę podłapał. Tutaj atletykę dostaniesz party size, bo być może będziesz prowadził swoją ekipę i zarządzanie też. To jest ten niemiecki skolar, którego wyjąłem. On w Krakowie był, ten Niemiec. On zarządzał Krakowem. Dobra, Zbigniew, chodź tu. Świetnie, tabur zdobył poziom, The Falcon. Gdzie jest ta moja ekipa? Czy wy... już gdzieś was widać, Mercato? Nie. Ale ich nie mogę tutaj zebrać. Dobra, no to chwilowo ja tutaj pośmigam. Jesteś znowu z krzyżowców europejskich, to nie. O kurde, w Napoli naprawdę jest kłopot z jedzeniem. A bo oni teraz splądrowali wioski, dlatego. W sumie widzę. Tak, to dlatego jest ten problem z jedzeniem. Gdzie jest armia? Tutaj, Mercato idzie zbierać się. I jest druga armia. Corigliano idziecie besiege. Dobra, widzę Corigliano już. No to jak tu, to ja pójdę w tym kierunku. San Angelo. Tutaj food stocks jest trochę. I jednej armii 328, a tutaj 460. No to można by ich trochę pogonić, splądrować wioskę. Podrójmy zaraz drugą. No i już teraz braknie. Już mają minus 16 jedzenia. Teraz to już w ogóle będzie na minusie. Przy okazji nasi dojadą. Potrzebuję jeszcze myślę ze 3 dni, żeby tu dojechać więcej niż 3 dni. Mercato. Mercato ma 596 widzę. Jest minus 16 cały czas. Dobra, temu się to niezbyt spodobało.
No ale co, ja mogę poprowadzić oblężenie. Poprowadzimy oblężenie. Zrównamy mury z ziemią. Coś takiego. Poczekamy te 8 dni na luzie. Przy okazji Mercato już tutaj jedzie. Sant'Angelo jedziecie oblegać jednak. No zapraszam. No to dobra, będziemy prowadzić oblężenie tak długo, aż armia tutaj nie przyjedzie. Manfredo, król Sycylii tutaj podjechał. Niech sobie podjeżdża. Tutaj naszym inżynieria rośnie. Teraz właśnie kolejni, którzy dostali poziom. Ja też niedługo będę miał. Ty też inżynierię dostaniesz punkcik. Wykorzystajmy to. Wbijajcie inżynierię na razie. No tutaj wam fajnie poziom wleci. Tej inżynierii. Zniszczyli mi to. Nie, dobrze. Nie zniszczyli, ja ją sam przecież ściągałem. Do rezerwy. Mercato już tutaj jest. Mercato zaraz będzie. Schowanie do rezerwy. Ops, schowanie do rezerwy. To Urlik, to moja armia. Jak oni tu... Aha, przepłynęli. Return to siege. Dobra, no to teraz będzie ciekawie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jeszcze Mercato podjedzie zaraz. Nie, Mercato się zatrzymał. Walczył z kimś. Tak, Mercato kogoś dorwał po drodze. Tak, Mercato dorwał kogoś. Dobra. I dostałem wojnę z Węgry. Węgry mi powiedziały wojnę. Chodź tu, Mercato. A nie, ty idziesz oblegać Zenikę. Dobra. Jeszcze kilka tutaj. Zaraz to zniszczymy. Dobra, to trzeba będzie z Sycylią szybko tą wojnę zakończyć. Słuchajcie, i ja nie będę czekał. Zniszczę te mury i pójdziemy na szybkie walce. Boję się, w 1500 będzie 2000 żołnierzy. Boję się, że mod nie wytrzyma. Poza tym to będzie bardzo jednostronna bitwa, więc... Zniszczę to. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. Niech 200 zostało. No, 130 tylko straciliśmy. Renoma, influence, to jest nieważne. Jeńców bierzemy, bierzemy. Tam było 40 ludzi do obrony, to było, ale teraz jeszcze, znaczy do obrony, do ulepszenia, jeszcze zrobimy to. Plądrujmy, nie chcę tego dla siebie. 43 od razu, idę na Corigliano. I tutaj robię to samo, teraz tak, idziecie na tą Zenikę. Dobra. Czyli ktoś jest do zebrania, to go wezmę, nie ma. Trzeba. To jest moment, w którym... Jeszcze Crown of Aragon. Patrzcie. Też... No ale co, witam Hiszpanie. Byli w sojuszu po prostu z Węgrami chyba, albo z Sycylią. Bardzo ważna rzecz. Potrzebuję Węgrów? Nie. Potrzebuję ludzi, którzy są liderami frakcji i są z... Węgier? Gdzie są Włosi? A, obok byli. Dobra. Według relacji. Królestwo Polskie, Królestwo Polskie, Królestwo Polskie. Zostałeś uwięziony. Kurczę. O, dobra. Pietro. Familia Romano. Pogadamy z nimi. Ty jesteś królem Węgier? To nie. Z tobą nie pogadam. No czekajcie, jeszcze chcę, żeby pokazywać mi żywych tylko. No właśnie. Tak mi się wydawało, że coś za dużo ich jest. Ty jesteś Włochem. Znaczy Włochem, Węgrem. Ty. Z tobą nie pogadam.
tobą pogadam. Część pewnie będzie w armii. To też trzeba przyznać, że to może tak wyglądać zaraz. Przyjechał pierwszy. It's been a while. Mhm. Ja jestem prawowitym władcą tych ziem. Proszę bardzo, pan Di Romano. Cudownie, dołączył do mnie. Ach, bardzo ładnie. Mamy kolejną postać, która przejmie te włości, które teraz atakuje. To też jest ważne. Mhm. Ulrich tutaj jest. Teraz tych Di Romanów mogę zgarnąć. Nie mogę. A, dobra, on jest dopiero buduje. Buduje sobie. Pewnie był w jakimś mieście, które jest oblegane. A, tak, był w tym mieście. Był w tym mieście. Czekajcie, bo tu kolejny Sycylijczyk. On jest w armii, to nie chce rozmawiać. Manfredzie. Zaraz widzę, o której armii mówimy. Ty też pewnie jesteś w armii. To jest Manfred sam. Do niego też wysłałem. Do króla. Mhm, kolejny z Węgier teraz. It's been a while. Mhm. Ja jestem prawitym władcą tych ziem. Ineffective. 71% było. Dobra, na 45 się udało. To ineffective. No dobra, jeszcze może się udać. Nie może się udać. Szkoda. Gdyby to pierwsze się udało, to byłoby znacznie lepiej. Jakaś decyzja na mnie oczekuje. Zobaczmy, cóż to jest za decyzja. Kto będzie właścicielem San Angelo? Alberico Di Romano. Właśnie. Proszę. Przecież dołączyłeś do mnie, to od razu dostałeś ziemię. W dobrym momencie dostałeś tę ziemię. Chciałem ci jeszcze pomóc, ale chyba nie dam rady. Więc po prostu skończyć z nimi wojnę. Jesteś szczęśliwy. Szkoda. Przydałby mi się ktoś węgierski. Ktoś z Węgier, tutaj byłoby dobrze. Oblegamy. Dobra, bierzemy te trzy miasta. To, to i to. Teraz kolejna rzecz, bardzo istotna taktyka u mnie. To jest to. Tutaj ktoś dostał poziom scouting. Dobrze. Żeby zaraz mnie ktoś tu zaatakuje. Tak, Mercato, idziesz by Corigliano oblegać, a ty idziesz bronić zamku, Sumek. Idź się bronić Sumek. Czekajcie. Musimy zrobić teraz tak. Hungary, offensive. Kingdom of Sicily, defensive. Defensive. Nie jedźcie mi tutaj w ogóle. Nie jedźcie mi oblegać tego. Dalej jedziesz to Corigliano oblegać. To mi się nie podoba, że ty tu jedziesz. No, oboje jedziecie teraz. Bardzo mi się to nie podoba. Bo stracę Sumek. Stracę Węgry teraz. Mocno mnie dziabną. Bo moi tu niepotrzebnie jadą. Dlaczego w ogóle podjęliście taką decyzję? Kto wam pozwolił? Mhm, niedobrze. No wrać, właśnie. Aha, raz jedziesz na Sumek, raz tutaj. Co ty robisz w ogóle? Z tym byliście, że jedziecie na Sumek. Teraz wracajmy na Sumek, no. I tak w kółko będą jeździć. Mhm. Dobra, dobra, dobra. Rezerwa. Błagam, dojedź się tam. Zenika oblegać. Dobra, możecie też oblegać Zenikę. Też nie będzie to złe. Francji nie ma. Muszę zobaczyć, co się dzieje na mapie, skoro nie ma Francji. Jest to ciekawe. Nawet bardzo bym powiedział. Corigliano tutaj niszczymy. Jedzenie na 4 dni mają jeszcze.
akwedukty we Wiedniu się wybudowały. Jeszcze trochę postrzelamy. Katapulta poszła, kolejnych dwóch stracili, tak. Kolejni. Jedzenie na 3 dni. Jedzenie na 2 dni. Mury niszczymy. Tutaj nikt nie będzie nam to na Sycylii atakował. Jak się ich pozbędziemy, to to, że nie będzie murów, to żaden problem. Ważne, żebyśmy tam za darmo praktycznie weszli. Jeszcze kilka, 312. W sumie jak już jest jeden dzień do wygłodzenia, ich to poczekamy. Usunę Castle to defend. Świetnie, to jeszcze, to znaczy, że jeszcze to nie jest przejęte. Skoro oni tam jadą. Po co przyjechałeś tutaj? To jest niby Zenika. Wojna na Święte Cesarstwo Rzymskie, nasi chcą. Dobra, przyjechali tutaj, dorobimy już to na szybkie walce po prostu. Ach. Po co oni tu się zjawili? To jest tragedia. Splądrujmy to. Jeszcze Cesarstwo Rzymskie, no... No dobra. Skoro trzeba, to trzeba. Wypowiem i łatwiej będzie mi ich przekonać też, żeby do mnie się przyłączyli. Z drugiej strony mogę to zrobić teraz, przed wojną. Tylko po co? No bo to nasi chcą tej wojny. No nie, Sumek Castle już pada. Sumek Castle już pada. No zdobędźmy Lombardię. Jeszcze. Chyba, że mam na tyle wpływu, żeby powiedzieć nie. Mam. Mam na tyle wpływu, żeby powiedzieć nie. Chociaż to bolało. To bardzo bolało, jeżeli chodzi o wpływy. Pomóżmy wieśniakom. Ty możesz iść do więzienia. A ja zaraz pogadam z tobą, żebyście do mnie przyłączyli się. Teraz ludzi awansować. Ja już sobie ich tutaj wykończę. Nie rozumiem, dlaczego ci tutaj w ogóle przyjechali. Za mną. Tyle razy oni... No AI w tej grze. Cóż tu dużo mówić. AI w tej grze jest tragiczne. Śmiesznie, że on ma... Dołącz do nas, ja jestem prawitym władcą tych ziem. Dobra, dołączył do nas. Przez to zostajesz wolny. Dużo kasy dostałeś, ale uwalniamy was. I zdążysz na głosowanie i może ten zamek trafi do ciebie. Cudownie. Zdobyłem poziom. Za charm. Skill point w charm mi dał poziom. No to teraz co? Taktyka? Taktyka mogła być ok. Z drugiej strony nie bardzo mi to, nie da mi to jakoś najwięcej. Medycyna też nie, zarządzanie. To oj, to też nie, ale to by się przydało, to zarządzanie. Dobra, ale co? Atletyka też mi nic nie daje, dzieciństwo mogłoby mi dać, jest na maksa tutaj. Broń dwuręczna, broń jednoręczna, mógłbym. Kuszę. Kuszę damy, po prostu. To dostanie to. Teraz ty. Cudownie. Kolejny tutaj władca. Teraz, jeśli ktoś tu jeszcze jest, kto może dojechać, nie ma takiego kogoś. Ale ja mogę wziąć kilku ludzi. Jeszcze pojadę do tej wioski. Teraz pytanie, czy ja chcę... Di Maletta, chodź tu. Francesco Di Maletta, twój brat. Podróżujesz incognito, dobra. To w takim razie...
zostaniesz uwolniony. Ty zostaniesz uwolniony. Kilku włoskich chłopów weźmy. Tak. Tak. 600 ekspa tutaj. Będziemy oblegać kolejny zamek zaraz. Ułożenie to. A. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Ja muszę zakończyć tę wojnę. Mercato, idziesz na sam sumek. No idź ten sumek zdobyć. Ulrich, po co? Ty też na sumek. Czemu ty jedziesz? No dobra, dobrze jadę. Odbijcie ten sumek z ręki włoskiej. Znaczy włoskiej, holenderskiej. Węgierskiej, Jezu. No dobra, jest druga w nocy. Jak to nagrywa, musicie mi wybaczyć. Manfredo di Sicilia tutaj biega. Daddy Salvasco. Dobrze. Jedzenie na 11 dni. Schowam to do rezerwy, bo to nie wytrzyma. Jak to zdobędę? To już Palermo zostanie. Do zdobycia zaraz. Dobrze. Rezerwa. Rebelia w Pradze. Fajnie by było tych rebeliantów zaatakować. Daliście mi fajnego tipa, za którego dziękuję. Że wystarczy zaatakować rebeliantów, wtedy ma się z nimi wojnę i wtedy można Pragę zdobyć. To jest dość spoko pomysłem, bo czemu mam się jakimiś rebeliantami przejmować? Po prostu zrobić swoje i tyle. Inżynieria, tak. Jedziemy. Te busze strzelają, strzelają. Ulrich, idziesz sumek. Nie, walczysz już chyba pod sumek, co? On chyba walczy o sumek, z tego co widzę. Mercato zaś idzie lądować jakąś wioskę. Mamy, sumek zdobyte. Dobrze. Odbili to. Będzie zaraz głosowanie. Ty, książę Bawarii, z powrotem do ciebie to pójdzie, to było twoje. To niech będzie. Chociaż fajnie by było teraz jakimś Węgrom to dać. No ale już tu too late. Jeszcze kilku. 251 ludzi? Tylko mają? Myślę, że będą mieli więcej. Dużo wiosek mi plądrują. Jedziecie do Predmier. Dobra, tam sobie zbierzesz. Czyli pod Krakowem są teraz. Karawana Czagana została zaatakowana i został złapany przez Order of the Santiago. Tak, zaakceptujmy. Opuściliśmy go teraz. Opłata zapłacona, dobra. No jeszcze kawałek, no zniszczę to. Dobra, zniszczone. Teraz poprowadzimy oblężenie tylko z rana. Poczekamy do rana i zaatakujemy. Tak. Poproszę teraz punkcior. Nie, to nie ty. Ty. Handel. Dobra, poczekamy do rana. I prowadźmy oblężenie. Tutaj co? Już zniszczone mury, więc powinno raz, dwa to pójść. I jak to pójdzie, to już będziemy się bawić. Zobaczę, czy jeszcze w ogóle zdążymy kolejne. Jeszcze Palermo fajnie by było zdobyć, tylko nie mam już armii. Nie bardzo mam skąd wziąć ludzi. Więc możliwe, że Palermo to przegłodzimy. Tak w ogóle. O właśnie, mam punkty w kusze. Muszę postrzelać z kuszy. Chciałem walczyć trochę, ale nie, to nie będzie dobry pomysł. Trzeba strzelać. No ty. Oberwałem. Dostał kolejny. 3 do 6. Patrz, tymi kamieniami rzucają. Rzucają to ostro. Ups. Stałem. 16 dla nich.
tutaj pudło. Załatwili go. Kurczę, niedobrze. Ja chciałem. Chciałem go załatwić, a tutaj... Wydaje się, że tu nic nie ma. Jesteś tu. O, ty, ktoś do mnie strzelił. Jeszcze no. Dostał. 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 Przesunął się. No, pudło, no. Dobra, już 75 wrogów. O, jeszcze sobie nie strzela. Dostał. Dwudziestu trzech jeszcze. Od Zero Silence zdobył punkty. Czterech, trzech, dwóch, jeden, zero. Koniec. Jest zwycięstwo. I zdobyte. 60 jeńców. 180 razem mam. Dużo. Obrażenia strzelców. To się przyda. Na przykład tobie dam. Twoi strzelcy będą strzelać więcej. Czy ty masz jakiś łuk albo kuszę? Lub masz na tyle umiejętności, żeby to mieć? Nie, dobra, ale... Staniesz ode mnie. Coś tam postrzelasz. Powbijasz sobie jakieś te umiejętności. To również splądrujemy. Nie, nie chcę tego dla siebie. Natomiast co? Mając tylu ludzi... Ci od Palermo. Fajnie by było z nimi pogadać, nie? Czekajcie, dla nich zostało już wy. Dobra. Ty, Manfred, to nie ty. Tu. Jeszcze raz spróbujemy, no bo tu sytuacja, sytuacja się zmieniła, nie? A czekajcie, bo ja mam jeszcze Węgrów tutaj. Bez Węgrów. Czyli zostałeś Manfred, który jest władcą, ty, który jest wasal i ty, który jest wasal. Jesteś w więzieniu przez hrabia Corgiliano. Jesteś w więzieniu w Corgiliano, no ale już nic nie zrobię. Dobra, pogadamy. Jesteś szczęśliwy. No dobra, zobaczymy jak długo. Zobaczymy jak długo. Tutaj mogę złapać ich. Kolejny. O, już widzę, są na skraju wyczerpania. Pytanie, czy ja jestem w stanie kogoś zawołać? Trzy dni, jeden dzień jestem. Teoretycznie jestem. Dobra, my sobie pojedziemy do naszych włości. Zgarniemy teraz ludzi. Ja nie będę kończył tej wojny. Nie będę kończył tej wojny, zdobędę jeszcze Palermo. I wtedy dopiero. Wojewoda Transylwanii. Z Węgier przyjechał. Niestety. Nie uda się go przekonać. Szkoda. Jak ich będę gonił, to możliwe, że zaraz nasi przyjadą. Federico. Dawaj. Mamy. Pomożemy.
Kim ty jesteś dokładnie? Jesteś Włochem. Twoim ojcem jest... Wasal po prostu. Możesz odejść. Możesz odejść. Tutaj 30 ludzi awansujmy. Będzie awansik, piękna sprawa. Bierzemy to, biorę to. Kolejnych ludzi będziemy awansować zaraz. Teraz tutaj. Tak. Dobrze. Ja jeńców wyrzucę do Corgiliano, do niego, jeżeli będzie dało, jeśli będzie się dało. Jeśli będzie dało radę. Dobra. Nicea ma tutaj problemy. Wejdźmy do zamku, do lochu. Do Late Prisoners. Proszę bardzo, jeńców dla ciebie. Sobie pozbędziesz się nich, jak będziesz chciał. Dobrze, my tu co, z 500-600 ludzi będziemy mieć gdzieś, nie? Praga jest oblegana, tu sobie odbiliście to. Teraz pytanie, co wy robicie? Mercato jeździ i patroluje. Dobrze, patroluj, tego nie zdobędziesz. Zeniki raczej też nie, ale patrolujcie tutaj. Jeszcze tutaj trzeba by było, ale na razie Palermo. Palermo mi w zupełności wystarczy. Rekrutujmy. Jedziemy. Wioski po drodze. Pan Di Maletta tutaj siedzi, 20 ludzi ma. Kolejnych dwóch rycerzy tutaj. I jedziemy do Palermo. Jeszcze ktoś tu może być? Patrzcie, jest jeszcze tutaj was. Jest trzech. Dojedźcie tutaj proszę. 562. Co, do środka wbijacie? Tak. Oblężenie miasta. Tak, tak i tak. Później tak. Tak. I tak. Ktoś pobiegł w ogóle ode mnie. Widziałem za kimś. Ich teoretycznie oni mają więcej, ale my mamy lepszych tych ludzi, bo to już widać. Tam trochę poplądrują mi Węgrzy. Ale to jest spokojnie. No jak ja zdobędę Palermo, oni zdecydują się podpisać pokój ze mną. Ewentualnie całkowicie wyeliminuję Sycylię. Wolałbym nie. Wolałbym zdobyć Palermo i podpisać pokój. Robię błąd. To jest ten. Jeszcze poczekamy chwilę. 638 na 652. Też się zaraz 648. Jedzenie na 7 dni, a na 30. O, nasi gdzieś tam walnęli kogoś. Zbigniew zdobył punkty w inżynierię. Dobra, spróbujemy już na 3 strzelać. No czemu nie? 6 dni. Niszczymy, niszczymy. Wieża jest, 900 ludzi. 1000. Jeszcze. Dobra, taran powstał. Pokażcie mi, jak to będzie wyglądało w tym wypadku. Nie wygląda to najlepiej dla nas. Więc continue siege preparations. Kontynuujemy to. Wycofamy się trochę. Cztery dni mają jeszcze. Nie. Sycylia chce podpisać pokój. Nie w trakcie, jak oblegam wam miasto. Jeszcze sobie poczekamy. Tutaj już postawimy katapultę, neonager. Dobra, jeszcze poszedł jeden mur. Jeszcze nie poszedł. Zaraz pójdzie. Jednego muru już nie ma, drugiego już nie ma.
Katapulty już nie ma. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. No i my tu już wygrywamy. Jest zwycięstwo. Teraz! To my możemy pokój podpisać. Przedtem nie mogliśmy. Król Sycylii, możesz do lochu wejść. Może tak. Czyli wszystko weźmy tu. To wrzućmy tu. Dobrze. Splądrujmy to, nie chcę tego dla siebie. Teraz sprzedam, nawet i jego sprzedam w sumie. Złota Orda, to nie, nie potrzebuję ciebie tutaj. Sicilian Caravan Guard, weźmy ich. Handel, pokażcie mi, co wy tutaj macie. Dobra, 81 tysięcy. Dobra, Palermo zdobyte. Te Saloniki to Ateny, to mnie nie interesuje. Widzę, że Samek Castle jest znowu oblegany, więc Mercato, nie wioskę, tylko to byś mógł podnieść i zniszczyć. Dobra, my pojedziemy w tym kierunku. Teraz skupimy się na Węgrach. Teraz skupimy się na Węgrach. Palermo trafi do któregoś z tych. Niech będzie do ciebie, Lancia. I wy mi to utrzymacie. Natomiast my skupimy się teraz na Węgrach. No i powinno siedzieć już nieźle. Podziękujemy im tutaj za przemiłą współpracę. Wy już się stąd zmywajcie. No to, to zostanie mi na koniec. Zostaniecie z jednym miastem. Dzięki temu będę w stanie może jeszcze was zwerbować jakoś. Szybko tutaj wioski po drodze. Węgrów trzeba mocno uderzyć. Ja myślę, że zdobycie im miasta ma jaki tylko i wyłącznie sens teraz. Podjechanie do nich i zdobycie miasta. To będę chciał zrobić. Dobra, i... z tej strony mogę jechać tędy, a mogę przepłynąć tutaj i wjechać im na plecy. Na Zenikę. I tak zrobię. Wjadę im na plecy i zdobędę Zenikę. Może niepotrzebnie ich tutaj teraz ciągnę. Mogłem od razu tam pod Zeniką dopiero ich zawołać do siebie, ale damy radę. O, klany francuskie. Francuzi zostali teraz zniszczeni. To są francuskie klany. Miałem spojrzeć na mapę. Spojrzymy na mapę. 28 tysięcy na przepłynięcie. Co tutaj się stało, że Francji nie ma? Kastylia. O kurde, Kastylia będzie dużym. Dobrze, że mamy tutaj to mec. Nie zdecydowałem się na Cesarstwo Rzymskie. Anglia tu jest też. Paryż należy do Kastylii. O kurde, wszystko mają. A jak... o, Lizbona właśnie, kto? Portugalia. Portugalia się jeszcze trzyma. No i tutaj... jeżeli chodzi o Afrykę, to jest bez zmian. Ośmiuset ludzi. O, przypłynęli do mnie ludzie. Teraz widzę. Dobra, jedziemy po kolei. Sycylia, tak. Godzimy się, trybucik zapłacony. Cudownie. Teraz, moi drodzy, teraz to jest to, co chcę zrobić. Węgry. Ofensywa. A nie miałem ofensywę. No tak. Samek jest oblegany. 729 już tutaj. No Zenika. Zdziwią się zaraz. Ty za 3-4 dni jedźcie do mnie. Dobrze, że nie zdążycie. Dziecko ma 11 lat. Chcę, żebyś... ludziach i leadership. Tak. Inżynieria też byłaby ok. Ale to zaraz. 738, co? Będzie koło 1000 ludzi zaraz. Już jest 42, 43. Jeszcze tamci dojadą. Ponad 1000 będzie. Grubo ponad 1000. Okej. Okay. Tutaj, jeśli chodzi o to, zdobędę, wezmę to dla siebie. Albo stworzymy węgierski klan. Jeśli nikt się nie przyłączy, to zrobimy klan węgierski.
i Zenikę damy tej osobie. 850, mają tutaj dużo. Odrujmy wioskę. Jedzenia macie na minusie, dobra, no to nie ma sensu. I tak stracicie. Jedzenie jest 0, minus 21. No dobra, już tutaj splądrujemy, to będzie więcej na minusie. Szybciej wyjdą towary z... Nasi zostali złapani. Ale sumek jest odbity. Sumek jest odbity, chociaż nasi gdzieś zostali złapani. Dobra, dobra, dobra. Szybko, na Zenikę. I teraz tak, po zdobyciu tego możemy jeszcze wziąć ten zamek, ewentualnie gradek. I Węgry też zostaną rozbici niedługo. Dołożymy tu naprawdę duże oblężenie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, założymy tu oblężenie, ale moi drodzy, zawalczymy w następnym odcinku, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć.